Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Teraz pojawił się na kanale Filcach TV kolejny vlog z serii Sobota Luzik Vlog, bo mamy dzisiaj sobotkę. I teraz tak. Jest taka dosyć duża burza związana z wypadkiem w miejscowości bodajże Rogowo. Jest założona zbiórka przez Michała na pomoc temu związałem jednej osobie lub może wszystkim, tam 300 tysięcy złotych, która najbardziej ucierpiała w tym wypadku. Jakby nie mi oceniać, ciężko mi w ogóle się odnieść do tego. Dlaczego? Bo pierwszy temat jest taki, jak ja jechałem na Warszawę i były już protesty, to policja wszędzie, jak te protesty były, w ogóle nie wpuszczała aut. Ja to tak rozumiem, nie? Że po prostu ominięcie było wszystkich tych blokad i tam po prostu te auta nie wjeżdżały, tylko były puszczone blokadami, więc ciężko mi w ogóle powiedzieć, jakim cudem ta ciężarówka się tam znalazła. Natomiast wiem, że były też takie protesty i widziałem, że po prostu normalnie ludzie stali w kolejkach i tam było dosyć dużo zadym. No, jakby nie było, to ja uważam i tą zbiórkę opublikowałem, też tam parę złotówek wpłaciłem i ja uważam, że my sobie musimy pomagać. Natomiast jeżeli chodzi o sam temat ubezpieczenia, czy to z OC, czy z AC, wiecie, ja trochę teraz miałem ostatnio jaj z tymi ubezpieczeniami, no i generalnie autokasko w moim przypadku zadziałało perfekcyjnie. Nie chcę tutaj film podawać takich rzeczy, bo mogę na tym zyskać, o powiem tak. W sensie takim, że no mógłbym kiedyś robić jakąś reklamę, tak? Jakby ja już też działam w ten sposób, że no, że wykorzystuję czasami, nie że biję do wszystkiego, ale jeżeli czasami się jest taka okazja, to wykorzystuję te zasięgi, nie będę tutaj tego ukrywał. I tak samo do dobrych spraw myślę, że powinniśmy, my jako koledzy po fachu, powinniśmy, ja staram się ten kanał też tak budować, że no ile mogę, nie? No też dzisiaj tam po 2 tygodniach komuś poodpowiadałem, nie? No bo czasowo. Natomiast jeżeli chodzi o całe te ubezpieczalnie, takie rzeczy, jak do tego się ubezpieczalnia odniesie, czy ten ciągnik tam powinien stać, czy nie powinien. Jeżeli protest był legalnie zgłoszony, moim zdaniem, ja bym się odwoływał i moim zdaniem powinno to pójść na zasadzie jak najbardziej z OC. Ja to tak rozumiem, jeżeli był legalnie zgłoszony protest. A jeżeli nie z OC, to myślę, że z autokasko. Jeżeli było, to był dosyć świeży ciągnik, ten jeden, który tam widziałem, to był Dodge chyba jakiś, no to jak ten Dodge, no to raczej był na autokasko. Jakby ja jestem za tym, żeby pomagać, opublikować opublikowałem, pomóc pomogłem. Dziękujemy jakby wszystkim, ja ze swojej strony dziękuję, którzy działają w kwestii tego zielonego dziadostwa, które próbuje się tam, tam wprowadziło się już w zasadzie, tak? To jest bez sensu, jakby nie można ingerować w prywatność, jakby w działach takich jak tutaj rolnictwo, ziemia, potwierdzona aktem notarialnym, nie mogą urzędnicy mówić tutaj, co my mamy robić i to o to trzeba walczyć, takie jest moje zdanie. Jeżeli chodzi ogólnie o ten temat, jeżeli tam by się wyjaśniła kwestia tego ubezpieczenia takich rzeczy, to myślę, że stosownym by było opublikowanie tutaj jakiegoś oświadczenia, tak? Tam nagranie krótkiego filmu, jak to wyszło, nie? Czy nawet osoba poszkodowana mogłaby się do tego odnieść. I ja uważam, że to by było w porządku wobec osób, które się do tej zbiórki dołożyły. Ja bym tak zrobił raczej, nie? Ja bym jakby dał znać, jakbym wziął ze zbiórki jakieś pieniądze, czy przekazał, jakby myślę, że to jest takie honorowe i w porządku, nie? A ogólnie uważam, opublikowałem, pomagać trzeba, ja jestem za tym i każdy, myślę, kto jest rolnikiem, czy ma możliwości i zasięgi, myślę, że powinien to też opublikować. Takie jest moje zdanie na ten temat. Mi by było cholernie przykro, jakbym przed sezonem miał rozwalony ciągnik, czy to by był Zetor Funtrack, czy nawet głupia 60. Jakbym miał przed sezonem rozwalony ciągnik, tak, i nie mógł go użytkować. Może to był główny ciągnik w gospodarstwie, jest jeden z główniejszych, może to była osoba, która ma też hodowlę, nie wiem, nie znam, nie, ale jakby tak sobie kminię, nie, że jakby teraz mi ktoś zabrał ciągnik któryś, no to by była lipa, nie? Tak samo jeżeli to by był Fartrak, z którym on chodzi, ja zaraz wyjeżdżam, ten ciągnik chodzi codziennie, także tutaj myślę, że pomóc trzeba, a jak to się wyjaśni ubezpieczalniowo, to myślę, że fajne by było, jakby było takie oświadczenie, jak to się zakończyło. A dlaczego o tym mówię? No dlatego, że dlaczego dołożyć się, kto może oczywiście, bo tu nikt nie mówi, wiecie, ludzie mają różne problemy finansowe, mają problemy rodzinne,
I jakby tu nie można wymagać od kogoś, że ty musisz jechać na protest, ty musisz to, ty, kto może, ma możliwości, okej, okay, ale nie możemy w drugą stronę, nie? Takie jest moje zdanie. A jeżeli chodzi o to, dlaczego pomóc, no wiecie, ja dopiero niedawno mam naprawiony ciągnik po tej akcji z lipca, bo gdzieś tam trochę papierowo się zagubiłem, nie doczytałem iluś tam maili i dopiero wyjaśniłem temat z lipca w zasadzie, nie wiem, może 2 tygodnie temu. Także tutaj, jeżeli ta sprawa by miała mieć taki charakter, że ubezpieczalnia by nie chciała się odnieść do tego, czy z autokasko, czy z OC sprawcy, moim zdaniem to powinno iść. Ja bym tu drążył jak najbardziej temat, nie? I w ogóle mnie interesuje, jakim prawem ten samochód się tam znalazł. Jeżeli był strajk legalnie zgłoszony, policja na pewno tam była, dziwne to jest, ale no może to był taki strajk na zasadzie przepuszczania, nie? No i ten... No nie wiem jakby, ale uważam, że trzeba pomóc, nie? Także to słowem takiego tematu bieżącego. Ja uważam, że pomoc, jaka by nie była, zawsze wraca, nie? Jak to mówią, karma zawsze wraca. A w drugą stronę, jak działasz, to się prędzej czy później odbija. Nie wiem, ja działam zawsze w zgodzie ze sobą, nie? Ja działam w zgodzie ze sobą i mi jest tak z tym dobrze, ja się czuję... dobrze w tym i nie wiem, ja odczuwam potem też, że to działa dobrze. No i teraz w związku z zaistniałą sytuacją, że jest sobota, tutaj muszę z tego wziąć kilka, tam z 2, może 4, zobaczymy. No i to jest browarek, który ma do 24, do jutra, ma termin, nie? Także ja tego browarka stawiam tutaj sobie pod bramą. To nie jest tak, że tam przy plakacie tego mojego staru, to nie o to chodzi. Absolutnie, żeby ktoś... Czekaj, ja go postawię w drugą mańkę, żebyście nie widzieli. Albo nie, postawię tu. Nie? Czekaj, wezmę 2 dla Adasia. O, także żebyście mi kratki nie zabrali. Kratki mi nie zabierajcie. Kratki nie, można sobie cyknąć, bo dzisiaj jest sobota, to możecie cyknąć na miejscu. Butelki, jak ktoś może zostawić, to spoko. A jak musi zabrać butelkę, bo nie chce jechać pod wpływem, albo bo nie można jeździć, to od tego zacznijmy, albo no nie ma na wymianę, no to nie. Ale w każdym razie, wyślę mi kontener, macie mi zostawić, bo kontener jest ważny. Ale mówię, no piwko jest do 24, nie? No to co, ma się zmarnować? Także jak ktoś ma ochotę, to tam do jutra ma zniknąć, bo jutro na niedzielę musi być porządeczek przed bramą, tak? Także możecie się ten... Smacznego życzę wam. No mówię, no ja... Czasami kupisz, ale prawda jest taka, że nie ma tego. Ja lubię czasem się pogościć, ale nie mam czasu. Rzadko kiedy mam czas. A jak czasami mam czas, to aż... No, aż czasem może za dużo. Ale to tak bywa. Także jakby ktoś miał ochotę, to piwko stoi pod bramą. Można konsumować. A ja jadę. Pokończyć temat, bo wyjazd jeszcze dzisiaj nie mam. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.